W środę 26 czerwca Rada Miejska we Wrześni skwitowała wykonanie budżetu za 2012 rok i udzieliła burmistrzowi absolutorium. Budżet, w którym znalazło się m.in. 14 milionów złotych na inwestycje, został przygotowany przez skarbnik Jolantę Kościańską pod nadzorem Tomasza Kałużnego. Wykonanie ubiegłorocznego budżetu spodobało się na tyle, że burmistrz dostał po raz kolejny kwiaty od przewodniczącej Rady Bożeny Nowackiej. Bez problemu uzyskał pan absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2012. Dwóch radnych było przeciwnych, jedna osoba się wstrzymała, tylko radni z jednej partii. Zaskoczyło to pana? Nie specjalnie, bo akurat myślę, że to było takie głosowanie, w przypadku tych osób, pewno jakieś polityczne, bo skoro pan radny Dominiczak jest członkiem komisji rewizyjnej i się podpisał we wszystkich możliwych miejscach, że rekomenduję, aby zatwierdzić ten budżet i dać skwitowanie burmistrzowi. I z tego co wiem, bo rozmawiałem z członkami komisji rewizyjnej, nie wnosił żadnych uwag, nie wnosił jakichś protestów, nie rozdzierał tutaj szat, to nagle zmienia zdanie, swoje własne zdanie względem tego, co sam badał, bo przecież jest członkiem komisji rewizyjnej, więc myślę, że to zrobił tylko wyłącznie dlatego, że po prostu chciał to podkreślić, a nie z powodów jakichś tam merytorycznych. Mimo tego w tej beczce miodu znalazła się łyżka dziegciu, o co postarała się opozycja. Radna PiS Mariola Kasierska zarzuciła dokumentom budżetowym brak rzetelności. Twierdziła, że pieniądze powinny być wydane w lepszy sposób. Mam mieszane uczucia, że pieniądze, które były wykorzystane i były przedstawione w planach budżetowych, mogły być w zdecydowany sposób inaczej wykorzystane na inne działalności i po prostu takie działania są mylące podczas pracowania nad tym budżetem przez cały rok i chciałabym, żeby takie w przyszłości działania, takie pomyłki, takie nieinformowanie Rady o wynikach komisji, o sposobie ich weryfikowania, nie była Rada pomijana, że tak powiem, tak, w informacjach tych. W prostych żołnierskich słowach ripostował radny Ryszard Szwajca. Budżet został wykonany, przyznaczy, że został wykonany. Tak, jak jest napisane, jak zostało przedstawione. I to, co tutaj albo niektórzy radni, tutaj mam na myśli panią radną Kasierską, nie rozumiem, że jakie dochody, wydatki są z dochodów. I tutaj nie ma co być. Bo tylko można wydawać te pieniądze, które się ma albo z pożyczek i innych źródeł ewentualnie. Z kolei radny SLD Bronisław Dankowski zwrócił uwagę na opinię RIO, w której znalazła się lista kilku uchybień w sprawozdaniu komisji rewizyjnej. Członkowie komisji Szwajca i jej przewodniczący Bolesław Święciochowski uznali te uwagi za mało istotne. Na koniec burmistrz poinformował radnych, że niebawem w Białężycach ruszy budowa fabryki części motoryzacyjnych, która zatrudni około 200 osób.